Cześć, witajcie na kanale NXArcade.pl. Zapowiadany wcześniej odcinek, a mianowicie testowanie pada kontrolera, który kupiłem na AliExpress. Jest to bezprzewodowy pad do GameCube'a, poczciwego GameCube'a. Ja go testowałem już na Wii, nie będę ukrywał. Teraz go chwilę przetestowałem na GameCube i chcę wam pokazać po prostu, że to wszystko działa. Bo byłem naprawdę zaciekawiony, czy to w ogóle zadziała, czy nie. Działa wszystko fajnie na Wii, działa to na GameCube. Zaraz wam to oczywiście pokażę, ale zanim zaczniemy, chciałbym wam pokazać jeszcze raz, jak to wygląda. Jest to taki dongle, on nie wymaga żadnego zasilania. On zasilanie pobiera sobie z styczki, czyli z konsoli. Tu mamy diodę, tu mamy drugą diodę. Oczywiście po włączeniu konsoli ta dioda się zaświeci. Łączy się ta dioda, też się zaświeci. Ona przez chwilę mruga, łączy się. I to jest tyle. Oczywiście to wsadzamy, tam jeszcze pokażę na filmiku. Po włączonej konsoli to się wsadza do portu pierwszego, bo mamy jeden joystick, prawda? Różnica, jeżeli chodzi o joystick, ten a ten jest troszeczkę, to jak mówiłem wcześniej, jak na unboxingu, jest po prostu wycięta. Po prostu ten element jest po prostu wycięty w oryginale. Tak tutaj jest. Ale tutaj musimy mieć baterię, prawda? Tutaj baterii nie mamy. Z tyłu to wygląda mniej więcej tak. Także no, różnica jest tylko w tyle tak naprawdę. Z przodu to jest tylko, że mamy tą obudowę. Leży, można powiedzieć, identycznie. Dosyć ciekawie się gra, ale te kontrolery nigdy nie były jakieś za bardzo wygodne. Tak jak widzicie, mruga mi, bo nie mam podłączonego z konsolą. Są wszystkie gałki. Standardowo to jak tu jest. Nawet kolory pasują. Są też fioletowe. Tutaj wygląda troszkę to jak niebieskie z tego co widzę, ale to są fioletowe. Także no wiadomo, tu mamy kabel. Tu tego kabla nie mamy i będziemy to zaraz testować. Przetestujemy sobie tu jeszcze. Już wcześniej pokazywałem. Miałem Game Boya Playera. Zobaczymy sobie na nim. Tutaj wyciągnę, ale by poleciała. Final Fight 1, to sobie uruchomimy i zobaczycie, że to naprawdę działa. I jeszcze na końcówce filmu pewnie gdzieś najpierw będzie z GameCube'a, a później uruchomimy to na Wii i wam pokażę, że to faktycznie fajnie, świetnie działa. Dobra, jesteśmy przy konsoli. Instalacja jest bardzo prosta. Tak jak mówiłem, wystarczy wpiąć to ustrojstwo do portu pierwszego. Tu mam pierwszy port, jest czwarty, czyli dlatego jest drugi, trzeci, czwarty port. Uruchamiamy sobie konsolę. O, jest uruchomiona konsola, tutaj nam mruga. Uruchamiamy Joya. Oczywiście baterie musi mieć wsadzone. Świeci nam tutaj, świeci nam tutaj. Pokażę w ten sposób. Zrobimy sobie tak i teraz tak. No i wszystko działa. Krzyżak działa, czyli dajemy do góry, w dół, w lewo, w prawo. Tak samo gałka. Działa wszystko elegancko. Możemy sobie ustawić coś tam. Powiedzmy option. Możemy stereo albo mono, cokolwiek. B wychodzimy. Także wszystko działa. Uruchomimy sobie jakiś tytuł. Na przykład ja tutaj mam pod ręką Faurelli. Zresetujmy konsolę. Czy w sumie musiałem resetować? Mogę tam włączyć w ten. Czekajcie, coś mi tu pójdzie. A teraz, dobra. Idzie płyta. Chodzi o kombine. Tak, tą konsolę dawno kupiłem. Wiecie mi też tymczasem ten kabel. Coś mi tutaj nie styka. I coś mi się... Jest, jest. O, dobra. Start. Nie mam karty pamięci, muszę dać Y. Musimy sobie otworzyć. Czy musimy? No, nie, bo no, dawno nie grałem w ten tytuł. Kartę pamięci nie mam sezonnej. Dajemy NX, ok. Nationality jest tu Polska.
Polski nie ma. A szkoda. Weźmy sobie. Dajmy Wielką Brytanię. Tak było. Co tu jest? Wybieramy sobie naszą postać, jak ma wyglądać. A to dla mnie to jest bez znaczenia. To są tylko testy. Tego fajnego pada. Dajmy Quick Race. NX. Bo takie sobie stworzyliśmy. Dajmy Francję, dajmy Race. To wybierasz. Nawet nie wiem, jakim samochodem jeździmy, ale to nie o to chodzi. My tutaj nie będziemy pokazywać gry, tylko będziemy testować ten oto padzik z AliExpress. Peugeotikiem jedziemy chyba. Nie, tak jak widzicie, wszystko działa fajnie. Hamulec też jest. Tu się gdzieś chyba widok zmieniał. O. Tak to muszę trochę potrenować, bo naprawdę. Ale padzik działa, naprawdę jest super sprawa. Siedzimy na kanapie i sobie czeszemy fajne tytuły, które wychodziły na GameCube'a, czy w moim przypadku jeszcze mam, chcę to uruchomić, bo mam Wii, które jest kompatybilne wstecz. Też wam pokażę w krótkim filmiku, może za tym filmikiem po prostu dołączę. Jakiś filmik się pojawi na szybko, bo nie ma za bardzo czasu, a chcę to też pokazać, że to naprawdę działa na również i na Wii, bo tam, żeby zagrać w GameCube'a, musi być oryginał, musi być pad z GameCube'a, nie możemy grać na pilocie z Nintendo Wii. A szkoda, że nie jest jakoś to zrobione, nie wiem, może jest jakaś opcja taka, gdzieś ktoś coś wymyślił już, spakowali albo coś, nie wiem. Ale chociaż raczej nie. No co bądź mi tu idzie, bo się patrzę na joystick i się patrzę na to, co mi się tutaj nagrywa, ale mówię, to nie o to chodzi, wszystko, tak jak widzicie, działa. Do tyłu też działa. Także testy są naprawdę pozytywne. Byłem szczerze, bałem się. Myślałem, że po prostu to nie będzie działać. Wiadomo, to od Chińczyków. Oni mają różne ciekawe i dziwne zarazem rzeczy. Ale ja za kwotę 50 zł jestem naprawdę zadowolony. Także śmiało możecie kupować ten produkt. Jeszcze pewnie wrzucę pod linkiem. Pod filmem link do gościa, którego kupiłem, tak będziecie chcieli i po prostu, a to jest praktycznie od jednego producenta, pewnie wychodzi w Chinach, a kilkunastu sprzedawców jest, także naprawdę ja polecam ten joystick, ten kontroler, bo super sprawa, nie ma kabla, nie ma nic, także naprawdę super sprawa, a ja jeszcze zrobimy jeszcze jeden test, bo zagramy sobie może Final Fight, bo ja mam tutaj tą przejściówkę, przystawkę w sumie z Game Boy Playera i tam też to wszystko fajnie działa. Mrugało mi, bo wyłączyłem konsolę, po prostu nie było zasilania w konsoli w tym danglu i tak jak widzicie, tu mi się uruchomiło na licencję Nintendo. Dobra. I gramy. To jakiś chyba save się zaczął, bo ja tu gdzieś wcześniej coś tam próbowałem sobie pogrywać. Ja mam tu ustawiony strzał skok. Tu mamy czar. Tu mamy bicie, a tu mamy skok. Czyli idziemy, gdzie jest jakiś jaszczur. Tłukło mnie jak młodego, kurde wosk. A się przychodziło do ostatniego bossa na automatach, na tym tytule. Także wszystko fajnie, naprawdę śmiga. Jak mówię, jeszcze raz polecam. Ciekawe, jak to by się spróbowało, gdybyśmy mieli powiedzmy 4 joysticki i podłączyli 4 joye. Czy nie ma tam jakichś problemów z tym, czy to będzie wszystko działać. Także ja naprawdę, joystick za te pieniądze jestem bardzo zadowolony. Oczywiście też pogrywam na oryginalnym moim joyu. Na kablu, ale w tej chwili przesiądę się na zdecydowanie na tym, chyba że baterie mi padną, to po prostu się przerzucę na kabel i też będzie można pogrywać, prawda? Także i tak mówię, jeszcze może wrzucę filmik z Wii i... Okej, tutaj mój syn pogrywa już sobie na Luigi, jak widzicie lampka świeci, Wii jest tutaj, też świeci lampka,
On sobie pogrywa Luigi Mansion, pierwszą część na GameCube'a. Także wszystko to fajnie naprawdę działa. No, co tam? Aha, bo to znalazłeś klucz. Dobra, pokaż jak to chodzi, że wszystko chodzi. Luigi sobie łazi. Jak wam się tym joystickiem gra? Super. Ty nie grasz? Zuśka nie gra, ale jak widzicie, Michał gra, pogrywa. Potem znajdzie profesorka. O. Otwiera kluczem, także mówię. Wszystko świetnie działa. Ja ten materiał załączę zaraz po filmie z GameCube'a. I naprawdę polecam jeszcze raz ten produkt wszystkim maniakom retro.